Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Szczęść Boże. Kolejny budzik. Pan Bóg dał nam kolejny nowy dzień i teraz jest to oktawa Bożego Narodzenia, czyli jest to tak piękny czas, że Kościół wydłużył go na kilka dni. Mamy w Ewangelii proroka Symeona, czyli człowieka, który żył tak pięknie i tak sprawiedliwie i tak dobrze, że Bóg, widząc jego życie, widząc jego postępowanie, mówi: nie umrzesz, aż zobaczysz Boga, aż zobaczysz Jezusa Chrystusa. I teraz mamy nie tylko się zachwycać takim Symeonem, ale mamy się uczyć od niego, jak żyć. Czyli nasz sposób postępowania dzisiaj, twój i mój, nasz sposób mówienia, nasz sposób zachowania, nasz sposób postępowania, nasz sposób życia, mamy dążyć do tego, żeby był sprawiedliwy. Dlaczego? Dlatego, że Jezus tak mówił. Jezus mówił: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc jeśli wchodzimy na ścieżkę podążania za Jezusem Chrystusem, to wchodzimy też na ścieżkę sprawiedliwości, czyli tego, żeby żyć dobrze. Pamiętam taką sytuację, kiedy nasza mama, moja mama, przyniosła kiedyś z pracy do domu list po to, żeby nam pokazać. Mówi, wyjęła ten list, wyjęła środek i czyta. Mniej więcej to brzmiało tak: proszę pani, chciałem bardzo przeprosić, dlatego że w swoim czasie ukradłem od pani ze sklepu kilka koszul. Mam świadomość, że, czy ta mama, mam świadomość, że to spowodowało, że pani musiała zapłacić za tę koszulę. Dzisiaj chciałam przeprosić. Wkładam równowartość pieniężną do tej koperty, do tego listu, równowartość pieniężną tych pieniędzy, które by normalnie kosztowały tę koszulę, i proszę o wybaczenie. Chcę żyć dobrze. Przepraszam i dziękuję. Dlaczego to mama pokazała? Żebyśmy uczyli się no właśnie tego, że jak kogoś skrzywdzimy, to trzeba być sprawiedliwym, trzeba to oddać, trzeba zadośćuczynić, trzeba w jakiś sposób wynagrodzić tę rzeczywistość, którą po prostu ten pan ukradł. I teraz mamy jedno serce, mamy naprawdę jedno serce. Jedno serce do tego, co mówimy, jacy jesteśmy. Więc zachęcam każdego z nas dzisiaj w sposób szczególny, że jeśli Chrystus mówi do nas: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to chciejmy dzisiaj w sposób szczególny może zwrócić uwagę na to, co mówimy, na to, co robimy, na to, jacy jesteśmy. Po co? Dlatego, że Pan Bóg dokładnie to samo chce nam powiedzieć, że chce Ciebie mieć u siebie, chce Ciebie mieć świętego. Jeśli za życia będę postępował jak Chrystus, to w momencie, w którym Pan Bóg po nas przyjdzie, powie: Ty jesteś mój, bo Ty byłeś sprawiedliwy w tym, co mówiłeś, w tym, jaki jesteś w Twoim życiu. Wejdź do radości mojej chwały. Pozdrawiam i dobrego dnia życzę, żeby ta sprawiedliwość wynikała z przyjęcia Chrystusa w Słowie, w Eucharystii, w dobrym kazaniu, ale żebyśmy przekładali to na życie codzienne.